Dobra, nagrywa się? Nagrywa się. Mamy dzisiaj realizację takiego trochę prezentu urodzinowego, którym było zaproszenie na zachód. Na zachód. I mamy tu taką małą rozpiskę na dni. Dzień pierwszy. Proszę otworzyć kopertę numer 1. Pobudka i śniadanie w domu 8 rano. Prawie. Przejazd samochodem o 9 do miejsca zakwaterowania około 13, ogarnięcie się. 14 wycieczka piesza we wskazanym kierunku. 17.30 powrót do miejsca zakwaterowania. Cóż, nie szybko wszystko. 19 czas wolny na piwo i przekąski. 22 cisza nocna. Niestety opóźnienie. Dojechaliśmy z 1,5 godziny poślizgiem. Nie wiem, czy mi się plan nie posypie. Zawsze można zamienić. Nie. Właśnie nie. Właśnie nie można zamienić tych dni. Drogę na zachód. Co? Otwarte było. Szkoda, żeby wietrzało, co? Przelałam. Blisko chyba do celu, kosto młoty. W międzyczasie słuchamy sobie bajek dla dorosłych. No, super. Się śmiejemy. Bajki dla dorosłych są super. Bolku? Jedzonko zaliczone. Kabusia stygnie, bo nie jest do wypicia. A my jedziemy dalej z drugą częścią calineczki. Słuchamy sobie podcastu. Daj, ale czy w ogóle jakiś domysł jest? Kierunek Jelenia Góra, no to nie wiem. Miałam różne opcje, no. Już myślałam, że Bieszczady, ale no to no nie. Mówiłem, że na zachód. Jeszcze później przyszło mi do głowy, że Pieniny. No i teraz nie wiem, Jelenia albo nie wiem, jak koło Jeleni, to może Szklarska. Szklarska koło Jeleni? A to tam za godzinę nie dojedziemy, a jeszcze co, no 15 minut. No to już nie wiem. Powiesz? Nie. Janowice Wielkie? Tuję prosto z pola. Tak. Jesteśmy na miejscu, ale musimy jeszcze dojść 500 metrów do noclegowni. Z walizką? Jesteśmy w końcu na miejscu, nie na tym parkingu, tylko troszkę wyżej, przy samym schronisku. A to nie dlatego, że nie dajemy rady przejść się, tylko dlatego, że mamy dużo rzeczy ze sobą różnych i nie wiadomo, co będzie potrzebne. Mamy tutaj dwa kroki. Ok? Wiedziemy, co trzeba. Po schodkach do góry? Mam nadzieję, że z balkonikiem. Fajny pokojnik. Nie. Mamy tylko taką jeszcze jedną trudność, o której nie widzieliśmy wcześniej. Nie ma pościeli. Jest koc.
Przeżyjemy. Na jedną nogę. A bagaż jakby mi o tym wiedzieć wstydzi. Nie chciałbym się przygotować. Ten pokój wygląda tak. Jest naprawdę malutki. Jesteśmy w Szwajcarce. W Rudawach Janowickich. I teraz chciałem pokazać, że mamy widok na góry. I za chwilę idziemy na wycieczkę z góry. Jesteśmy tu. Jakaś ambitna wycieczka nie będzie, bo tylko tu i tu. Krzyżna góra i Sokoły. Mamy iść tam. Idziesz do góry. O panie, ale widok. Jesteśmy na jednym z cysków. Przed chwilką byliśmy tutaj towarzystwo, ale już jesteśmy sami, więc nagrywanie nam pójdzie łatwiej. Jest tu ślicznie. To jest piękna panorama. Śnieżka jest tam. Tam jest Szyszak. A za chwilę sobie zrobimy piknik. Kolację na skalę. Bo dostałem prezent na przyjazd. Może to wyciągnąć z tego woreczka? No. I zapach, latające, brzyczące muchy, słońce, które zachodzi. To wszystko do tego, że... I ten kotlet. Podzianka była w plecaku. Gorzka czekolada z jagodą. Zachód słońca w pięknym miejscu. No niestety, słoneczko zachodzi. Jest już prawie za Szyszakiem. Żegnamy ten szczyt. Idziemy na... To jest Sokolik czy Krzyżowa Góra? Krzyżowa Góra. Zapraszasz mnie na piwo? Tak. Czy ja Cię mam zaprosić? Nie, ja Cię zaproszę na piwo. Postawiłaś nosek, który miałem ja zapłacić, także zapraszam na piwo. Mówi szwajcarski klimat. Brakuje tego sera. Jesteśmy już w pokoju. Przedtem nagrywałem, a mi się nie nagrało. Nie no, w pokoju jesteśmy, bo ogólnie dość drętwo. No bo nie ma dużo osób, tylko są dwie. I jeden. Parka, która po prostu... Dobra, ale to nieważne. Ważne to, że jesteśmy już w pokoju. Jesteśmy w pokoju. I jest otwarta koperta dzień drugi. 8.00. Pobudka. I śniadanie. Na to mamy godzinę. Później przejeżdżamy w okolice Sokolic, okolice Sobieszowa, przepraszam, o 9.00. Gdzieś jakieś zwiedzanie po drodze, co gały zobaczą.
10.30, jakaś piesza wycieczka i zwiedzanie chojnika, ruin. 13 przybycie na miejsce i ogarnięcie się. Więcej, od 13 do 14 jest czas wolny. No, to masz tyle czasu. A od 14 masz będzie wycieczka do wodospadu i tam będzie prysznic przed obiadem. O 17 będziemy wracali do zakwaterunku i mieli czas wolny z kolacją. Ale jeszcze się okazało, że napięliśmy bardziej plan i jest pobudka, idziemy na wschód słońca. Pobudka będzie, no. Zieloną noc. Dosłownie. Jest brak pościeli, okej. Okay. Ale sobie damy z tym razem. A ponieważ impreza musi trwać, dla nas 22 to nie jest pora do spania. To jest pora do konsumowania. Wyłamujemy się z systemu. Mamy nie, trochę prawda konsumpcję. Jest taka, że musimy się trochę załatwić, żeby móc zasnąć w niepościeli. Jest 7.26. Mamy 20 minut do wschodu słońca. Proszę, oczy zasłonę. Nie mam makijażu. Sama to wymyśliłaś. Ja? No. Zbliżamy się. Czego? Nie byliśmy pierwsi jednak. Pokoikiem uroczym. Dzień drugi. Jedziemy do Szklarskiej. Będziemy zwiedzać zamek Chojnik. I jeszcze jakieś niespodzianki, podejrzewam, że będą. Ruszamy tym razem w dół górską ścieżką. Zobaczymy, jak nam pójdzie w dół zjazd. Zjedzać nie można, tam jest tylko restauracja i hotel, ale ładne zdjęcie. Restauracja? No? Super, naprawdę, podoba mi się. Nie śpimy tu niestety. Teraz sprawdzimy, jakie są ceny w tym hotelu. Ja zaraz sprawdzę. Na cenę? Najtańszy chyba 300 coś od osoby. Najtańszy 300 coś od osoby? Mhm. Od osoby? Czyli co za pokój? 618 była najtańsza wersja. To chyba mi wybaczy, że tu nie zamówiłem na sprawie, co? Ale jest ładnie. No, może kiedyś.
Tam sobie idziemy na górę, na zamek Holin. Dotarliśmy do ruin zamku Holnik. Mam zatem do ciebie ładny bilet. No, no jak, jesteś na zamku i nie wejdziesz? Widać nasze dwa tytki, na których byliśmy rano. No. I wczoraj tam. Tam my spali. Tam. Będzie wciągnął. Planów? Jak ty tam miałeś tę rozpiskę na dzisiejszy dzień? Co było, który? Mamy jest 14. To jest no. Chyba okej, czasowo, nie? No. Czy o 14 miało być przybycie na miejsce? Tak. Chyba tak I pół godziny czasu. Czasu wolnego, okej. Okay. No dobra, mamy pościg z pół godziny, to tyle. Najpierw czas wolny poświęcić. Nie! Muszę mieć czas na toaletę. Nosek czy pudrowa. No. I teraz jest przejazd do następnego miejsca. Ciekawa jestem jakiego. Wiem, że szklacka, ale... I że poręba. Ale martwi mnie to, że nie wiadomo, czy będę miała się gdzie okąpać. Wodospad jest także niedaleko. Podniecona, bo nie wiem, gdzie jadę. Naprawdę. Tutaj gmina Szklarska Poręba. Czyli zgadza się. Nie, Szklarska! Tu będziemy sobie chodzić. Wydawać pieniądze. Trafonić pieniądze. Piekarnia Baca, tu będziesz chodził po świeże bułeczki. Villa Incognito. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Gdzie my tu przyjechaliśmy? My na miejscu, ale ja dalej nie wiem, jak to miejsce się nazywa. To się nazywa Villa Hanka. Villa Hanka? U Hanki?
Będzie domowa kuchnia? Ale będzie prysznic. Przepraszam, że nie szałas. Wczoraj był szałas. Jesteśmy już na miejscu. Wszystkie niespodzianki się wydały. I jest jeszcze sprawa tego rodzaju, że musimy działać według harmonogramu. Prezent to nie tylko przyjemność, to też obowiązki. Czas wolny miałeś do 14, już wykorzystałaś? Ej, no to było, trzeba być tu o 14, o 13.30. 14 pierwsza wycieczka do wodospadu Szklarki. Willa Hanka, znaczy robimy sobie toaścik na dzień dobry. Willa Hanka. Bo nam się zasłużyło. Willa Hanka jest z Bookingu. Czytałem jakieś opinie negatywne tam i wszystkie się potwierdziły. Słuchaj? Tak. To jest nasz domek. Trzydniowy się okazało już, bo pan nas zdradził. Ciebie zdradził. Pan mnie zdradził, że na trzy dni tu jest. I idziemy teraz realizować kolejny punkt programu, czyli wodospad Szklarki. Szklarki. I dlatego jeszcze ci powiem, że będziemy wracać, będziemy szli w jedną stronę i inną trasą, a w powrócie inną trasą. No nie jest to wybitna wycieczka, ale jak na popołudniowy spacer jest sam raz. Na pusty żołądek tym bardziej. Tak, dokładnie. A tam jest schronisko i tam się najemy, plaski wymieczony. Trochę ciemno na filmowanie. Ciemno na filmowanie. Widzę, znaczy słyszę. Ja patrz. Ja tam mam iść. Tak, tam ma iść. I co powiesz? I co powiesz? No fantastycznie ci powiem, no. Fajne, nie? A teraz muszę wyciągnąć duży aparat i zrobić parę fotów. Tutaj kolejny punkt wycieczki. Wodospad. Jedna z atrakcji. Tutaj jest kochanówka. Szkoda, że tu nie śpimy. Gulaszową. Gulaszową jedną porcję. Jeszcze ujęcie wodospadu z góry. I wracamy, tylko że inną drogą. Na odkoło. Cała seria wodospadów. A już się ciemno robi. Nie koniec atrakcji dzisiaj. Dzień dobry. Mogę to filmować? Podobno, że muzeum. No to co? To jest coś z PRL-u. Dwie lufy i śledzio. Śledzio nie ma. Nie ma. To weźmiemy tak. Dwie wódki i jeden kotlet mielony. Sotę. Chociaż żeby były talerzyki z połem albo coś takiego. Były. Były. Połowę wynieśli. Takie rady tasy. Z połem. Zwabiliśmy trochę ludzi. Do środka chyba sobą. Bo tak było pusto. Luzujemy i do jutra. Do ciao. Jutra. Może będzie jeszcze jakiś dzisiaj... Ale to prywat. Migawek. Poczuć? Jeszcze cieplutkie. Ej, stukniesz się pączkiem? Pewnie. Ciao. Nastał wieczór. Jest czas kolejnego dnia. No. W związku z tym tak, masz do wyboru dzień trzeci lub dzień czwarty. Dzień trzeci lub czwarty. No. To jest to samo. No tak. Bo to możesz wybrać sobie to lub to. A jak wybiorę to, to już tego nie będzie. To będzie następnego dnia. Aha. Zamknij oczy.
Pobudka 8 rano. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego? Tak, ale ja go przyrządzam. Wycieczka górska, wodospad Kamieńczyka, końskie łby, łapska buda? Tak. 17 powrót do bazy, czas wolny i kolacja. Końskie łby? Gdzie to jest? Takie skały, no. Tak? No. A jak daleko to mamy piechotą stąd? No, tak, na 6 godzin wycieczka. 6 godzin? A czemu o 8? Musi być rygor. To straszny. Fajnie. No. Poranek dnia trzeciego. Jak obiecałem, musi być śniadanie w formie bufetu. Więc cisnę do Lidla. 8. Dzień i tutaj się szykuje dla mnie niespodzianka. Śniadanie w formie bufetu. Same pyszności. No tak, zapraszam na śniadanie. Jestem. Nie jest, nie wygląda. Nie jest oficjalny bufet, ale taki jest nasz bufet. Taki najlepszy. Wieczorem dostałem do kolekcji mojej takie są. Opóźnieni jak zwykle, ale to by nie było. To by było takie, wiesz, nie w naszym stylu. Być na czas. Tu jest kolejka do wodospadu. Więc wodospad sobie chyba darujemy. Teraz dokąd? No, albo do schroniska na szybkie piwo, albo do góry. Jak na emeryturze mamy świetny czas. Dojdziemy godzinę 8 minut. Piwko? Do wyciągu. A my musimy tutaj odbić, a to nie wiem ile tu jest. Jesteśmy na peronie. Chodźmy. Gdzie jest? Zimno. Pięknie chodzisz. No cudownie, no a ty w tym kapturku? Chcesz czarny kapturek z czerwonym kluczaczkiem. Idziemy teraz zielonym szlakiem na końskie łby. Żeby zobaczyć końskiego łba. Jest daleka trasa na następnego etapu do końskiego łbów, ale ja proponuję tam herbatkę z wkładką. Leci. Że szlak tam jest narysowany, że tam był kiedyś. A teraz nie ma. A teraz nie ma. Teraz jest zakaz, bo... Nie, co nam było kajeta, to dron. Bo wiesz, są niby trzy końskie łby, nie? Tam. Ale mi ten środkowy wygląda na żółwia ninja. Zajebiste te końskie łby, tylko szkoda, że teraz wyszło słońce, a nie przed chwilą. Idziemy dalej. Jak tam następny przystanek? W tej chacie. W łapskiej budzie.
takim piwie. Zbliżamy się do pierwszej czeskiej budy. No i właśnie, masz mi tu kupić nagrodę jakąś. No zapraszam na coś czeskiego. Na rochlika? Czy na utopęca? Ciasteczko dobre? Mhm. Ciśniemy dalej. Nie ma tego lekko. Jest dużo jeszcze drogi przed nami. 3 km do łapki. Kolejna buda przed nami. A tu. Fajną ścieżkę mamy. Mało ludzi. Gadamy sobie o zdjęciach i jakie ma sens zrobienie zdjęć. Nawet jak przeglądam zdjęcia, takie co tam wywołane. Namawiam was, jak macie zdjęcia, to nie róbcie dużo zdjęć, tylko róbcie krótkie filmiki i róbcie takie wspomnienia z wyjazdów bądź z różnych miejsc, gdzie jesteście. Tak się nagadała i nagadała. Róbcie krótkie filmiki i krótkie zdjęcia. Łapska buda 1,5 km, ale my tu mamy drogę na skróty i możemy tu przejść ten. Nie. No to wiem, że niezła buda łapska. A się zasadziło, że w środku będzie urok. Witajcie w hotelu Łapska Buda. To jest mega drogo, bo jedno piwo plus dwa napoje bezalkoholowe 52 zł. To jest najgorzej, że mamy 16:30. Mamy 2 godziny na dojście do Szklarskiej i na pewno pójdziemy w pociągu. Będzie ciemno i będzie fajnie. Uważaj na zmiję. No jedna z tobą już idzie, no. Więc... prawdziwy turysta. Kamera, plecak i dobre chęci. Tak sobie tutaj kroczę w stronę Szklarskiej Poręby. Jest to już... jeszcze został jeden dzień, może tak to ujmę. Jutro jest jeszcze jeden dzień, cały dzień, który będzie pełen niespodzianek. Bardzo, bardzo mi się podobało, super pomysł i bardzo ci dziękuję, kochanie moje. Uwielbiam z tobą takie chwile mieć i zdecydowanie mam ich za mało do następnego tripu, przygody i nie tylko. Kocham cię. Musisz się tak spieszyć. Masz ochotę na herbatkę? Mam. No to dobra. Jemy na dół. Mamy godzinkę do asfaltu.
Ciemno już jest, ale idziemy dalej. I co? Doszliśmy do miasta. Zmierzamy do pokoju poprzez windę. Tak, bo musimy kupić bułeczki na oczy. Dotarliśmy już do naszego domku. Humory coś jakoś siadły, nie wiadomo dlaczego. Ale tak się skończyła dzisiejsza wycieczka. Jeszcze nas czeka kolacja. Kolacja w szklarskiej porębie. Najlepsza jest w pokoju. Mamy konserwę, gulasz angielski i nową fryzurę. Doktor, no. A my idziemy spać. Bo jutro nas czeka kolejny dzień pełen wyzwań. No tak. Zmęczona jestem dzisiaj. Nie ma litości. Urodziny to urodziny. Jest 6:45. Okazało się, że ktoś nam zegarki poprzestawiał i wschód słońca jest o godzinę wcześniej. Idę odnaleźć klucze skały. Wow. I jestem tu sam, nikogo nie ma. Skały rewelacja, naprawdę super. Super miejsce. Wracam do śpiącej królewny. Mamy tak, dzień czwarty. Śniadanie gotowe. Proszę bardzo, koperta numer 4. Niespodzianek nie ma w środku, więc wszystko wiesz. Dzień czwarty. Pobudka już jest za późno, bo jest 8, a tak naprawdę to jest 9, bo jest czas przesunięty. Bufet już jest. Wycieczka rowerowa o 9. Czyli masz jeszcze 20 minut. Że śniadanie czeka gotowe. Marzy mi się dzień wolny. Jutro. No. Nie, pojutrze. Z 1 listopada pojutrze będzie na dzień wolny. Prawda, mam dzisiaj taki nieprzewidywany mały kryzysik. Jak wrócimy dzisiaj, będzie w dobrym humorze, to zabiorę cię na pyszną pikać. Jedziemy sobie do Jakuszyt, a potem do schroniska Orle, a potem jeszcze dalej i zobaczymy. Zjeżdżamy powolutku do Jakuszyt. Zmęczenie nie zmęczeniem. Ale pamiętaj, że to prawdopodobnie ostatnia wycieczka rowerowa w tym roku. Taka jakaś dłuższa. Nie do sklepu, nie do żabki na rowerze. Więc się ciesz i korzystaj z nich. Tym bardziej, że jest ciepło. Gorąco. Lepiej tędy niż drogą główną. Nie? Cieszę się, że ty byś nie dotknął. Tego mi tak brakowało. Jeszcze jakbym do tego dostał piwo, to bym miał komplet.
Może kawę. No, kawę dla ciebie. To ty, mój orle. Co to takiego skomplikowanego, że tyle musiałeś czekać? A co, na co mi było stać? Warzywo. Ojej, jak fajnie. A co górzystów jest w tamtą stronę? 5 km. No ile? 5 km. 5 km. I tam zrobimy weryfikację naszych planów. Na razie do widzenia, Orle. Może żegnać. Droga nierówna. Ludzi pełno. O, jest granica. Fajny klimacik. Mimo zmęczenia. Jest fajnie. Droga może nie jest asfaltowa, ale jest za to śliczna. Fantastyczna droga. Jedziemy do chatki górzystów. Cieszę się, że dałam się namówić. Tak dyplomatycznie, ale namówiłeś. Ja już znam te twoje podchody. No, te twoje, wiesz, miny. Chatkę górzystów, nie? I nawet nam się ławeczka zwolniła. Dziękujemy. Kuszyce. Całe szczęście Odium jest ze mnie zdjęte, bo nie ja jestem pomysłodawcą. Nie, no to jest jedyne. Nie będziemy się wracać przecież. A na Świeradów jest za daleko, jest 30 km do Szklarskiej. Przez Świeradów? Zbadałeś to? Mhm. Czyli wracamy. No. A jak będzie zła trasa, to się wrócimy. Zobaczymy. Okej? Okay? Ale obawiam się, że będzie zła. Czemu się tak obawiasz? Panie, tu jest i dziwnie jednocześnie. Chcemy się wznieść w góry. A ty już jesteśmy za tym zakrętem? No. Tak? No tak. Aha, to tu jest ta końska na prosto? No. Fajnie. Jesteś! O, ty bohaterze! Tak się też trochę musimy poprzedzierać, paręset metrów. Fajna przeprawa. No. Dobrze, droga. Jest to dobrze. Ja myślę o tej pizzy na wieczór. Czyli zaakceptowałeś zaproszenie. Mieliśmy skręcić na Jakuszycę, ale Iwona się uparła, że musi zobaczyć kopalnię w parku. Nie
pojechaliśmy dalej. Kopalnia kwarcu, Stanisław, nieczynna. Idziemy dalej. Trasy łatwe, przyjemne, górskie. Pogoda sprzyja, humor się poprawia z myślą o pizzy wieczornej i winie. Jak będę dawał ocenę na bookingu, to powiem, że fatalny dojazd na rowerze. No, pęcieleczka była mordercza. A po mieście tylko. Dziękuję. Zrobiliśmy 34 km. Po górach. Ja mam stan wytrenowania ponad siły. To świetnie. Jak ponad siły, to super. Słuchaj, mam do ciebie taką miłą informację, że na jutro nie mam planu. Super. Tak, troszkę się mnie zwątpili w tą pizzę, ale może przedwcześnie. Nie, trzeba się ubrać i się przejść. Trzeba się ubrać i się przejść, bo zielona noc nas czeka. Niedzielny wieczór, idziemy na najprawdopodobniej pizzę, chyba że nam przyjdzie coś innego do głowy. Jak powiedzieli, tak zrobili. No. Idą na miasto. Ja proponuję zrobić taki mini obchód. Taką mini rundę i jak coś będzie fajnego, to tam... Na pewno nie pójdę tam, gdzie jest kolejka. Brak kawały. Znacie jakieś kawały? A ty jak wyglądasz? Jest pizzeria, ale jest kolejka, mini bo mini, ale jest. Salami i do tego sos chili. Jaki słodki kubek. To papierowe dole. To talerze leni. Śmieszne było to, że ja idę do toalety. No i. I wiesz, tam się świeci. Były jedne drzwi, nie? Było ciemno. Ale to jest takie małe pomieszczenie, były drugie drzwi, gdzie tam, wiesz, były uchylone i się świeciło światło, nie? Ja chcę wchodzić do tych pierwszych drzwi, a ktoś krzyczy zajęte, nie? Ja się patrzę, a tam nikogo nie ma, nie? A to ten co patrzył się na kamerę tak dziwnie, no to do telefonu już zajęty, nie? Jej. Mamy takiego dupnego kręcioła kokosowego. Aha, nie, dobra. Ej, nie. On to musiał do czegoś dać, nie? Ej, po minutku. No, dobra. No. Wyjeżdżamy już stąd, a tu Al Pacino jeszcze nas żegna. Jak nie mogę. Mam ciężkie nogi. Nie. Widzę, właśnie. Jak normalnie biało od przodu. Ja nie wiem, czy się dopłaczę.
No to daj to kawałek, to się nie dokołaczysz. Dawno nie byłam taka zmęczona. Idziemy do pokoju, bo za chwilę skończymy seans. Jest dzisiaj 31 października, dzień powrotu do domu. Nie chce mi się strasznie, bo tu jest bardzo ładnie. A uważam, że Szklarska Poręba przebija Zakopane. Poranek dnia ostatniego, znaczy ostatniego powrotu. Byłem na zakupach. Słoneczko dzisiaj wstało wcześniej niż zwykle. Mówię o naszej gwieździe. O mnie, myślałam, że... naszej gwieździe astronomicznej. A zdążyłeś na wschód? Dziękuję za wszystko. Szkoda, że już koniec. Wygląda swój domek teraz.